Mieszkańcy Jagniątkowa doczekali się upragnionego boiska. Prace w tym miejscu rozpoczęły się w marcu 2019 roku. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z nawierzchnią ze sztucznej trawy kosztowała blisko 900 tysięcy złotych. To jest boisko, na którym można grać w mini futbol, jednocześnie w tenisa, jednocześnie w koszykówkę. Jest to uniwersalne boisko, które pozwala, żeby nie tylko mieszkańcy samego Jagniątkowa, ale też tutaj przyjeżdżający turyści, zielone szkoły, które tutaj w Jagniątkowie też często przyjeżdżają i odbywają swoje zajęcia, żeby mogli korzystać z tego boiska. Było ono tutaj, tak jak mówiłem, przez wiele lat oczekiwane i myślę, że z korzyścią dla mieszkańców i widać nawet po zainteresowaniu, ile tutaj jest chętnych, żeby teraz rozegrać mecz, a później w ogóle korzystać z tego boiska systematycznie. To jest wspaniała rzecz. Trwało to wprawdzie długo, ale finał jest fantastyczny i wspaniały. Myślę, że na tym się nie skończy. Wczoraj rozegrano tam mecz tenisa ziemnego oraz piłki nożnej pomiędzy przedstawicielami Urzędu Miasta a mieszkańcami Jagniątkowa. Rywalizacja była bardzo zacięta. Jeszcze przed rozpoczęciem każda z drużyn liczyła na zwycięstwo. Kto wygra mecz? No Jagniątków, no kto ma wygrać? Dlaczego? No czego? Bo jesteśmy przygotowani, co tydzień gramy już, od kiedy mamy tylko boisko. Nie? Mieszkańcy. W najgorszym wypadku zajmiemy drugie miejsce, ale liczymy na pierwsze. Na jakiej pozycji podchodzimy? Ja na każdej. To znaczy nie, ja nie będę starał się nie przeszkadzać. Przede wszystkim zawodnikom drużyny, w której będę miał okazję rozegrać ten mecz. Finalnie mecz piłki nożnej wygrali mieszkańcy Jagniątkowa 5-3, a przedstawiciele Urzędu Miasta zapowiedzieli rewanż w Parku Sportowym Złotnicza.